Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny. Moi drodzy, dzisiaj znowu dwie bitewki. Tu już, jak widzicie, T25 na 2 z trzema oznakami biegłości. Do tego też dojdziemy. To powiem szczerze, pokazuję Wam na początek, ponieważ jest to moja bitwa wstydu. Ale też uważam, że takie bitwy trzeba i warto pokazywać, bo udało się zrobić bardzo fajny medal, ale przyznam szczerze, że ta bitwa mi strasznie nie poszła i byłem, raz, że byłem przez większość tej bitwy zły na siebie i na swoją dyspozycję, na swoją bardzo słabą grę, a potem byłem po prostu zdegustowany tym, że udało się zrobić taki medal w tak po prostu słabych warunkach, bo ja nigdy się nie poddaję, nigdy nie miał takiej myśli, że o matko, jest do dupy, więc już po prostu gorzej być nie może, bo akurat w WoCie nie da się zrobić tak, że może być gorzej. No, jeśli postanowimy, że wjedziemy do wody, no to będzie gorzej, ale jeśli jakby odetniemy sobie możliwość tego, że się rozwalimy o ścianę, albo się przewrócimy, albo skoczymy do wody, no to nie ma szans, żeby było gorzej. Może być tylko lepiej, możemy jeszcze jedną pestkę wcisnąć, a nóż kogoś podpalimy, może go, nie wiem, wysadzimy, a może na przykład przeciwnicy okażą się być, powiedzmy, na awku. Zawsze jest tak, że jest szansa coś w tej bitwie zrobić. Także tę bitwę obejrzymy na przyspieszeniu, ponieważ jest ona, tak jak mówię, słaba, ale jest też przy okazji bardzo długa, bo chciałem ją wyciągnąć za wszelką cenę. Tak jak mówię, te 25 na 2, czołg, na którym zdobyłem 3 oznaki biegłości, stąd też zapas koli na nim, świetne losowanie, rzadkie bardzo, czyli na piątki. T25, nie wiem, czy już tak naprawdę nie kojarzę, czy na kanale był, mam do pokazania Wam 3 bitwy z jego udziałem. Na APK-u penetrację mamy, jest to TEDek 170 i uszkodzenia 240, na APCR-ze mamy 258 penetracji i niestety od razu dostaje strzał od Skorpiona. Ten Skorpion będzie bardzo się dawać we znaki, też jako że zapas amunicji jest duży, włożę 2 haeki. Haeki mają penetrację 45, czyli bardzo niewiele, ale alfa 320. No i niestety, tak jak mówię, może jednak będę po prostu trzymał to na przyspieszeniu, bo nie chcę Wam pokazywać bitwy, w której praktycznie nic nie robię przez większą część. Wiedziałem, że ten Skorpion stoi gdzieś tutaj. Takie było moje podejrzenie, że on po prostu stoi w tym krzaku, ja go po prostu nie wyświecę. Mają 3 artylerie, mają jeszcze Sturer Emila. Byłem świadom tego, że co wychylenie będą stawać spota i pewnie on będzie, o właśnie, zobaczcie, Cromwell świeci, no i zobaczcie, co się dzieje z Fałką. Po prostu nie miał gościu żadnych szans. Wyjechał, dostał pierwszy strzał w gąskę i potem kolejne trafienia, to po prostu już było tylko walenie piniaty. Więc stwierdziłem, nie, to miejsce nie ma absolutnie żadnego sensu, jest Cromwell blisko, potem Skorpion gdzieś troszkę dalej, trzeba zrobić coś innego. Poświęciłem już na tę bitwę 3,5 minuty, jest 5 do 6, nawet jednego strzału nie oddałem, więc mówię, dobra, no spróbujemy jakoś inaczej. Wiadomo, mógłbym na przykład stać tam, gdzie nasze TEDeki, ten PZ-4S, czyli Schmalturm chyba, to nie TEDek, no tak, to med, dlatego stoi w ostatniej linii. Wracam na środek, może tutaj by się coś udało, może jednak tutaj coś siądzie, 7 do 8, chciałbym może jakiś, nie wiem, strzał oddać, może 2. Wiecie, jak się ma 3 gwiazdki na lufie, to jednak jest taka świadomość, że i przy okazji gramy na topce, że to trochę zobowiązuje do tego, żebyśmy wzięli na siebie ciężar tej bitwy, jakoś zagrali, może jakoś tak demel zrobili, to jakoś jest takie przekonanie, że fajnie byłoby jednak coś zrobić. Jest fałka zaświecona, udaje mi się przed nią uciec. Postanowiłem wjechać tak, jak się po prostu wjeżdża czasami na początku bitwy, to ja wjeżdżam w jej połowie. W takie miejsce jest spot. Pierwsze coś, co zrobiłem dla drużyny. To jest fajne, że jest przy okazji Skorpion. Skorpion jest ubity, także to się przyda, ponieważ on ma fajny kamuflaż. Niestety Arta robi w tym momencie M44, robi bombardiera, zabija J-Panterę i przy okazji naszego AMX-a. Chyba, że tak dobrze mówię? To się dało? Okej, nie wiem, o co chodzi. Jest mój ulubiony przeciwnik, czyli czołg chiński ciężki. To jak to zwykle bywa, niestety przebić jest go bardzo trudno. Na szczęście on się ode mnie odbija, również odbija ode mnie fałka.
T25 wbrew pozorom, mimo że ma taki fikuśny daszek, wydawać by się mogło, że tutaj powinno wszystko wchodzić dokładnie w tę taką pokrywę wieży, to tam jednak tak łatwo nie wchodzi. Niestety Hellcat, Hellcat kończy fałka, ale niestety jest 9 do 12. No i ja wciąż próbuję zrobić cokolwiek. Może kurde jakiś dement bym zrobił w tej bitwie. Udaje się zabić Oika. Teraz Cromwell niestety nam ubija Szmalturma i ja zostaję z Hellcatem przeciwko Lorce, Cromwellowi, MC-4, T67 oraz Grillowi. Wiem, że przeciwnicy będą kapować, więc próbuję pomóc w obronie bazy, ale jednak zjeżdżają, bo są pewni wygranej, więc to dla mnie łatwiej. No, przyznam uczciwie, jak na 6 minut bitwy top tierem, TD-kiem, 157 punktów uszkodzeń, byłem z siebie nad wyraz dumny. Hellcat pojechał gdzieś szukać chyba artylerii, zaświecił Lorkę elegancko, no ale w tym momencie ja próbuję wracać do bazy, żeby jakoś pomóc w jej obronie. Przeciwnicy mają łącznie według moda 1577 punktów HP, jest też 7, skupiam do końca, ładnie go trafiam, on próbuje mi uciekać, Cromwell zajeżdża Hellcata, no i w tym momencie właśnie gościu go kończy, ja zostaję sam na 5, czyli 3 artylerie, Cromwell T67. Problem mam taki, 3 arty, które o właśnie, zaczynają się odzywać, więc będą mnie męczyć. T67, bardzo mobilny czołg, no i Cromwell również mobilny, ale na szczęście oba te czołgi, czyli i Tedek i Med są na pestkę. Tylko właśnie, jak tutaj objechać i żeby być bezpiecznym od artylerii, a jednocześnie móc coś trafić. Coś jest na kapie, więc podejrzewam, że to może być T67. To byłby błąd z jego strony, gdyby on faktycznie na kapa wjechał, bo ułatwiał im bardzo zadanie ubicia go. Podjeżdżam, widzę go po prawej stronie, tak jest, jest bliziutko, strzał, dobicie i od razu cofka. Próbuję uciekać przed artylerią cały czas. O właśnie, arta mnie bardzo nieźle, znaczy bardzo dobrze trafia. Na szczęście nie bezpośrednio, ale i tak 213 punktów HP mi zebrała. No i fajne jest to, teraz po tych zmianach, że ta apteczka się odnawia, szczególnie właśnie przy ogłuszeniu, które może być bardzo częste i bardzo długie. No ale z drugiej strony problemem jest to, że to trwa 90 sekund, więc teraz raz się uleczyłem i mam 1,5 minuty bez niestety apteczki. Próbuję trafić tego Cromwella pod budynkiem, udaje mi się ta sztuczka, na szczęście, na szczęście trafił Cromwella, ale Arta zdążyła mnie pacnąć, więc znowu ogłuszenie i zawsze mnie, na szczęście teraz ta arta nie trafia, zawsze mnie ciekawi to, że artyleria potrafi na przykład strzelić bardzo słabo i zabić załoganta czy dwóch, a zdarza się te strzały bardzo mocne, bezpośrednie, gdzie załogantom się nic nie dzieje. To jest dla mnie dziwne, no ale nic, próbujemy. Dobra, udało się ogarnąć Cromwella, udało się ogarnąć też 6-7. Teraz pozostaje najciekawsza rzecz, czyli ogarnięcie trzech artylerii. No właśnie, arty nie są głupie, to nawet powiedziałbym są dobre. Zobaczcie, jedna arta ma 4 fragi, druga ma 2 fragi, Lorka to jest 7 tier, mamy 7, 6 i 5 z artylerii. Tak sobie pomyślałem w tej bitwie, że kurczę, jakbym na przykład walczył przeciwko wyższym tierom, to byłaby szansa na jakiś epicki medal za artylerię, ponieważ teraz te medale są przyznawane za ubicie 3 artylerii, ale wyższych tierów. No dobra. Jako że to jest 7, 6 i 5, no to medalu na pewno tego najlepszego nie będzie, ale na przykład powinien być paskuczy za ubicie 3 artylerii, to powinno się udać. No nic, próbuję zaskoczyć przeciwnika, jadąc w inne miejsce, na minimapie ciągle się miga znacznik artyleryjski, na szczęście wraca mi apteczka, więc jestem gotowy na przyjęcie kolejnego ogłuszenia. Jest zaświecony grill, bardzo ciekawa sytuacja, zaświeciłem grilla tyłem, na szczęście on mnie chciał zaskoczyć, ale udało mi się go zaświecić, on też mnie zaświecił, czyli zasadzkę zrobili chłopaki niezłą, ale haeczek się przydał, ładne trafienie, dobicie artylerii, pierwsza mniej, znaczy jedna mniej, dobra, no to zostały jeszcze dwie, te najgorsze, czyli M44 i Lorka. Lorka niestety, ale jak trafi, to może mnie pacnąć na hita. Pamiętajmy o tym, że nawet M44 trafieniem niebezpośrednim trafił mnie za 213. No to jakoś trzeba kombinować. Wiedzą przeciwnicy, że jestem na tych górkach, więc muszę jakoś wykminić, żeby te pozycje zmienić po prostu i zaskoczyć. Jadę, szukam jakiegoś takiego miejsca, gdzie mogą się mnie nie spodziewać, a jednocześnie, że mogę ich spotkać. To, że grill był za mną, mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, że tak pojechał. Coś pinguje 150, żeby w, nie wiem, D6, to tam może być, nie mam tego pojęcia. No, jakoś tak tutaj artyleria powinna być. Wydaje mi się, że wywoziłem na
T25 optykę, chociaż głowy nie dam, ale zwróćcie uwagę na zasięg kreski, pokrywa się z maksymalnym, więc pewnie optyka faktycznie była założona. Wciąż mam przygotowanego HEK-a back to back, a nie, dobra, to jest, zaświecony jestem, no i teraz właśnie skąd i przez kogo. Próbuję uciekać, coś się w gąsienicach, żeby jakoś się schować. Wiem, że Arta może mnie trafić, zobaczcie, nikogo się nie, nikogo, ja z optyką nie świecę nikogo, a artyleria mnie zauważyła. No niesamowita sytuacja, w której naprawdę spanikowałem, bo nie wiedziałem, jak pojechać, żeby te arty znaleźć, a jednocześnie, żeby nie dać się trafić. Na szczęście Arta chyba była zaskoczona tym, że tutaj byłem od tej strony, więc zanim się przestawiła, zanim się skupiła, no to udało mi się uciec. No ale teraz tak, kombinuję, zobaczcie, czas się powoli kończy, 3 minuty do końca bitwy, a ja wciąż szukam możliwości znalezienia artylerii. Nie wiem, dlaczego pojechałem tędy, wydawało mi się, że może po prostu być tak, że Arta na przykład na kapa mi wjedzie, więc postanowiłem zaryzykować, po prostu wrócić do bazy, zobaczyć, czy aby tu nikogo nie ma, w razie czego miałbym dość blisko, chociaż tym tedekiem spokojnie bym zdążył od kapa dojechać. No dobra, artylerię trochę zmyliłem, długo mnie nie było, więc teraz powinni goście być troszkę, powiedzmy, rozproszeni, nie wiedząc, skąd ja faktycznie mogę wyjechać, bo poświęciłem tyle czasu na to cofnięcie się, że teraz na przykład może myślą sobie, że powiedzmy jadę znowu dookoła. Jest lorka zaświecona obok mnie, tutaj się znalazł gościu, bez spota jestem idealnie, haeczek przygotowany bardzo ładnie za 340, ten haek był idealnie w tym momencie przygotowany, piąty frag, Arta najgroźniejsza zabita, no i teraz M44, tak naprawdę pojedynek, czyli taki przeciwnik najtrudniejszy, zostało mi 2 minuty do końca bitwy, próbuję pomyśleć, gdzie ta Arta może faktycznie być, przejeżdżam przez kapa, może niepotrzebnie, ale z drugiej strony pomyślałem sobie tak, mało czasu, jeśli ona jest, znaczy ona może być w tym momencie gdziekolwiek, może nawet sobie stać, może stać tutaj, może stać tutaj, więc nie ma sensu jej ganiać, mam mało czasu na znalezienie jej, więc po prostu wjeżdżam na kapa, spróbuję. Jeśli Arta jest blisko, może próbować strzału w ciemno, jeśli chciałby być pewniejszy tego, że może mnie zabić, no to pewnie będzie chciał podjechać, a ja mam nadzieję, że po prostu wtedy go zobaczę szybciej niż on mnie i po prostu go trafię i przy okazji go zabiję. Przypomnę, alfa na tym pojeździe wynosi 240, 280 HP ma artyleria, więc potrzebuje, jest artyleria, wyjeżdża, pierwszy strzał 227, teraz właśnie próbuje uciekać, Arta na szczęście nie trafia, no i to już będzie easy, boom, dobicie, szósty frag, moi drodzy, przechodzimy do podsumowania. Pamiętam, że bitwa ta była tak słaba, że nawet nie udało mi się zrobić średnich uszkodzeń w niej, no ale pokazuję ją głównie ze względu na medal, który bardzo, bardzo lubię i przy okazji mam go dosłownie kilka sztuk, medal Kołobanowa, specjalista, medal Dumitru, czyli za zniszczenie 3 artylerii czołgiem, raczej 3 artylerie, ale arty muszą być chyba tam jedna, nie wiem jak to jest tam, bo wiem, Paskuczy jest za 2, a Dumitru jest za 3, a Burda jest za 3 artylerie, ale muszą być tier wyżej. O, tak to chyba jest. Nie wiem, czy wszystkie, czy jedna, ale muszą być na pewno tier wyżej. No i niestety druga klasa, tak jak mówię, bitwa wstydu. Kompletna moja nieudolność, wręcz powiedziałbym, na początku tego pojedynku. Przez bardzo długi czas robiłem kompletnie nic. Zobaczcie, nawet na uszkodzenia. Mój damage jest dopiero trzecim damage'em na mapie. Pierwszy Jot Pantera, Jagd Pantera, drugi artyleria i dopiero potem ja. No ale na szczęście chociaż exp mam najwyższy z racji tego, że zrobiłem specjalistę, no i medal Dumitru plus sam sobie spotowałem. Z ciekawostek artyleria, faktycznie bombardier wpadł, tak jak mówiłem, wydawało mi się, że to może jakoś inaczej wyglądało, ale jest Arta, ma bombardiera M44, bardzo ciekawa historia. No i zobaczcie, 12 strzałów, 8 trafień, 8 przebić, 3 razy dostałem, 2 razy coś odbiłem za potencjalne 520, 2 wyświeceni, 6 uszkodzonych, 6 zniszczonych, asysta 2-4-1, 18 punktów obrony bazy. Strasznie się najeździłem, medal Turoka zrobione 5,85, no i koszty niestety 28 tysięcy zarobku, ale po odjęciu racji bojowych, no to wyszedłem na minus 6 tysięcy, no ten exp naprawdę tragiczny, 1301 plus bonus dało mi 2602, no tak jak mówię, bitwa bardzo, bardzo słaba, ale bardzo fajne medale, wydaje mi się, że
chociaż trochę uratowały ten przebieg, no i przy okazji całą powtórkę. Moi drodzy, o 15 kolejna powtórka, już o wiele lepsza, naprawdę obiecuję, tam będzie normalny damage, tam będzie normalny as pancerny, więc zapraszam już za kilka godzin, a tymczasem to tyle. Jak się podobał, zostawcie łapkę w górę, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć.